wszystko zostało sam uspędzone. No ta młoda dziążka uspędziała wszystko, a ja jeszcze dodam do tego, że staroszyk, a starka były tym fundamentem w tej familii śląskiej. Oni mieli swój plac przy stole. Jak był krajczek chleba więcej, to musiał staroszek zjeść pierwszy, potem zaraz starka. No a ta żona, ta kobieta albo baba, jak se na śląskiego, do co se kobiety śląskie na to nie obrażają, miała niestety to, co stykło i to, co zostało bajtlowi na talerzu. Takie były układy, takie były sam u nas prawa śląskie. Teraz niestety troszkę to wszystko się zapomina, ale harcerze pszowskie i smoki pszowskie one przypominają. A pani Bobo opowie, co robili kibice po meczu. A co kibice robią po meczu? Barom? Ja? Barom. No, po meczu to wiecie, no. Nie, ja nie będę teraz tu propagować harstwa, bo to zawsze jest tak stare jak świat, ale chciałam powiedzieć, że kultura kulturą, a harstwo harstwem, ale też trzeba mieć miejsca i umiar. Także bójki były zawsze, burdy były zawsze, był nasz plac na wasz plac i to się zaczynało już we szkole. I każdy hasiok miał był obstawiony, kajf to morewir, także synki się zawsze prały i to tak było, ale to było z gową, że tak powiem. Jak się prali, to się prali na polach, sztachety z płotów, żadnej rozwalania szybów, szałfy, strubania jakichś tam większych dewastacji, demolek, czy jak to tam teraz godają na Śląsku, nie wiem. Ale było to po prostu synki. Raz, że się siłowali, boksowali, no i to tak było, że do sportu i do śmiechu. Mnie się zdarzy, że to bo ja, do sportu, do śmiechu i też te całe próby wojenne, nie? Że po tym jak było jakieś powstanie czy coś, to już mieli akcja, nie? No, że to była zawsze haja, bo wszyscy chcieli być powstańcy, żaden nie chciał być Niemiec, u mnie na placu tak było. Ja? Zawsze była haja, potem się prali już po tym fest, bo wszyscy chcieli być powstańcy, nie wiem czemu, Niemiec żaden nie chciał być. A urodzę tak Knurowie, jak Piast grał z Concordią... A bo zawsze Knurowie było inaczej. To jak Piast grał z Concordią, to ich gnali aż do lotniska w Bojkowie. No też tak było. Też tak było, no. Było i biednie, i żyli jak żyli, bo każdy miał te lawy. Ale na kurbuczka był zawsze czas. Ale było wesoło, a niedziela był rozejm. Czas, ja. Niedziela był rozejm, pokój. Był pokój, bo to była niedziela, to był święty dzień. Tak, genau. Trzeba było iść do kościoła, pożykać, a potem my sami mogli jeszcze kusika dać z dziążką kaść na... No to ja, ale jak chłopcy to musieli się lepszy przeblic. Szczebiki na plac, koszule, a pani tylko szli w pracy. No tak. No i tak to było. No i tak można jeszcze być. No można być. Szczepiki do kościoła.